Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Top Farciarze. Bitewkę zaczynamy od tego momentu. Jest to powtórka z patcha 9.13. Nie chciała się odpalić zupełnie, także musiałem wywalić mody i ruszyła. Bohaterem jest budzik na arcie M41 HMC. Widzimy Troll Pluton z artą 9 tieru i będziemy walczyć na dziesiątkach. Lakeville, nie wiemy ile procent, ale nie ma to znaczenia. Widzimy załadowane już pociski kumulacyjne, 240 przebicia. No i zobaczymy sobie, co tutaj budzik 2000 w tej bitwie nawyczyniał. może być na pewno ciekawie. Dobra, czekamy. Zobaczmy, jak bardzo Arta jest OP, że daje radę piątym tierem walczyć z dziesiątymi. I to nie są żarty, tak po prostu jest. Dobra, mamy jak pancera oraz T49 strzałów jak pancera. Nie wiemy za ile weszło, nie wiemy czy było przebicie. Budzik się wycofał z tego trybu satelitarnego. Nie mamy żadnych modów, także również będzie ciężko. Tutaj mamy, co to jest? Leopard chyba jedynka. Tak, Leopard jedynka, będę się posiłkować, nie będę mógł rozpoznać. Leopard jedynka, bardzo wdzięczny cel. No, przesuwa się budzik i celownik bezlitosny strzał Leoparda 1 za 756. Oczywiście Leo to jest papier, także przy penetracji 240 w bok nie dziwne, że weszło. Także mamy już na pewno 750 uszkodzeń zrobionych 5 tierów wyżej. Zresztą ja również zdarzało mi się robić takie troll plutony właśnie tą ardą na dziesiątkach. Także dla mnie to nie jest dziwota. T49 stoi, skupia i weszło. I weszło, bez komunikatu, ale jak widać była podpała, czyli chyba za wszystko udało się zbić T49. 2-2, teraz jeszcze plutonowy, Maniu poprawia, mamy już dwa fragi w plutonie, jeden indywidualnie. No i arty pozamiatały, czekamy na kolejne cele. Któż nam się tutaj z góry świeci. Dobra, nie ma bicia, trzeba się przestawić, ewentualnie skupić się gdzieś tam na mieście. Arta już się chyba pojawiła w tym cyklu Top Farciarz, także widać, że jest to dosyć mocna maszyna, dająca radę w każdych warunkach. Bitwa spotkaniowa, kapowana baza. Tutaj co to jest? 50B? Nie, 50-120. Traci hapsy hurtowo, już mu stał tylko 3 HP. Nie było nawet sensu strzelać. Baza cały czas kapowana, ale generalnie bitwa jest cały czas pod kontrolą. Budzik szuka sobie jakiegoś przestrzału. Jedziemy z tym modem artyleryjskim, ponieważ tak była nagrana powtórka. Ja oczywiście modów nie mam, także nie ma to większego znaczenia. Co tutaj się... Waffentragen Auf 100 Trager, który za chwilkę będzie wycofany z gry. A szkoda, był tak wdzięczny cel do strzelania z arty. Chociaż myślę, że następca również będzie bardzo dobry. Teraz plutonowy, nie, to jeszcze inny. Kolejny gracz na arcie zniszczył tego wafla. No biedny wafel. Granie waflem z artami jest naprawdę dosyć uciążliwe. 7-4, bitewka dosyć taka spokojna. Bez większych emocji, jak to często na arcie bywa. Mamy jeszcze VA215B, Batchata, E50M, Patona, Godzilla jak pancera, WZ, Arte, także jeszcze tych hapsów troszkę jeździ. Widzimy, że budzik ma dwie odznaki biegłości na lufce, czyli na pewno tutaj coś tą artą pomyka. No i dobra, te deki skampione na J4 przy bazie. Trzeba będzie poszukać sobie przestrzału gdzieś z okolic A0 najlepiej. Czas powinno ładnie wchodzić, a jak nie, to jeszcze dalej pojechać, także budzik nie stoi w miejscu, tylko będzie tych przestrzałów sobie właśnie wypatrywał. No i zobaczymy, czy coś wyjdzie soczystego, bo jeśli się oddala kamerę po strzale, to niestety nie widać efektu, a to jest chyba najciekawsze, wchodzi taka bomba. 8-4, 9-4, także bitewka w sumie już wygrana, tylko zobaczmy, jak jeszcze uda się postrzelać. Będzie łapany przestrzał na Godzillę, która tych hapsów ma 1700, czyli dosyć ładnie.
Zaraz coś nam się wyświeci. Tutaj mamy jeszcze Patonka. Jest Godzilla. Tutaj zostało 1000 HP. Ludzik bardzo tutaj jest wyczekujący. Za 570 5 weszło. Ja jestem na arcie niestety bardzo niecierpliwy, na co też mi zwracacie czasem uwagę. Nie lubię czekać, nie lubię stać i czekać, aż coś się pojawi. Strzelam często blindy. Pewnie za dobrze mi to czasem nie wychodzi. Jedzie coś do nas, jedzie coś do nas od prawej strony. Jakiś medzik. Trzeba by się tam odwrócić, no właśnie. I mamy bata. Ten ma 1031 HP. No i zobaczmy, to jest teraz próba, którą będzie musiał budzik przejść. Wyjeżdża Batchat. No i proszę bardzo. Batchat został rozwalony. Budzik go dobił, chowa się za artę 12-7. Pełna kontrola. Mamy jeszcze na środku WZ, ma 500 hapsów. Mamy FVA 215B, który gdzieś tam kampi na bazie. I mamy jeszcze Patona. Także chłopaki już są na przegranej pozycji. Tylko kwestia, ile uda się jeszcze budzikowi tutaj naklepać tych obrażeń. Kompletnie nie wiemy, ile tego jest. Zobaczymy po bitwie. Maniu tam wykańcza kolejną maszynę. Także arty w tej bitwie dosyć mocno pomagają i zamiatają. 100%, 2500 ma ten FV215B. Za zero. Szkoda, w boczek za zero z hita. To się zdarza oczywiście. To nie jest pocisk odłamkowo burzący, po prostu jakimś fartem cudem dingnął 240 peny. Gdzieś jakiś pancerz albo warstwowy, albo gąska, albo pod jakimś dziwnym kątem. Ale za chwilę będzie przeładowanie. I klepiemy jeszcze raz. 848, potężna buła. Piątym tierem, słuchajcie, za 850 w czołg ciężki 10 tieru. To pokazuje, jak naprawdę mocna jest arta. I z czwarty sobie nie radzi, nie przebija. Dzięki temu budzik będzie miał jeszcze szansę. FV z hajaków, także to musi być jakiś czerwony totalnie. Bo ciężko mówić o jakimś skillu, jeśli wali się z hajaków do czołgów ciężkich. Znowu hajek, dobra, 12 HP. Niestety pudło, 14-7 i koniec bitewki. Obejrzyjmy w takim razie screeny. Budzik w tej bitwie zrobił jedynie odznakę mistrzowską oraz medal Gora. Ale 3777 obrażeń, czyli nie aż tak dużo, 3 fragi, ale expa 1823 za ten Troll Pluton. Także jak widać, jeśli ktoś chce zrobić misję na expo na arcie, to trzeba po prostu grać 5 tierów wyżej, wtedy jest to najlepsze. Także bitwa może niewybitna, niefenomenalna, ale expa naprawdę epicko. Także serdeczne gratulacje, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!